Peter Sobota po wygranym pojedynku na UFC w Berlinie. Przede wszystkim chciałem cię zapytać o taktykę, ponieważ na początku bardzo mocno uderzałeś i w pewnym momencie od drugiej rundy dokładnie postanowiłeś do samego końca walki w zasadzie sprowadzać i kontrolować z góry. Taki był plan? Plan był taki. Mój problem duży był, że bardzo długo nie walczyłem. Więcej jak rok czasu nie walczyłem i dlatego chciałem pierwszą rundę spokojniej walczyć, tak trochę uważać, ostrożnie. I nie chciałem go wciągać w parter. Tak, nie miałem tak naprawdę gameplay na pierwszą rundę, tylko chciałem wyczuć go trochę, ale czułem, że jego ciosy nie były takie mocne. On jest bardzo szybki, Paweł, ale jak on uderzał, to widziałem, że on uderza i dlatego mi się dobrze udało uciekać od jego ciosów i dlatego decyzja była taka, że w pierwszej rundzie chciałem z nim w stójce stać i w drugiej rundzie chciałem go dodać w parter i go poddać, ale nie udało się, bo miał bardzo dobrą gardę, nie udało mi przejść przez gardę i no niestety nie dało się go poddać, ale tak się też udało wygrać. Jedno pytanie do Dina, który jest tutaj obok, kamerzysta pokaże. Dean, you obviously close friend with Peter. How much did you help him improving his game for this fight? Well, it's actually but mostly his hard work has done it, you know. He's been to San Diego many times to train with me. I've been out here to Germany to train with him, but man, he's a very smart guy and he does listen. He listens really well. And he learns very fast, so I'm just glad to be, you know, part of the team and help out anyway. But it's not me, it's him. He's does a very good job, so I'm very proud of him. Thank you. Getting back to Piotr. Peter, przepraszam, troszkę powtórzę to pytanie z konferencji, będzie trochę łatwiej po polsku przyswoić wszystkim, ponieważ właśnie Paweł pochodzi z mocnego klubu, z mocnym parterem i z mocnymi łokciami z każdego kąta. Właśnie jakbyś mógł coś o tym powiedzieć, bo na pewno byłeś tego świadom. Tak, byłem tego świadomy. Szczerze mówiąc, też głowa mnie trochę boli, bo tam z plecach tam parę razy łokcie mnie trafił. Właśnie z tyłu i tam, w tył chyba, tak? No, tam trochę traf, ale nie jest problem. To się walki. Zdarza się. Takie rzeczy się zdarzają. Nie jest to problem. Wiedziałem, że ma dobre łokcie i też bardzo lubi łokciami bić, ale wiedziałem też, że jak on mnie położy na plecy, to będzie problem. Ale z pleców łokcie bić nie jest takie za bardzo efektywne, dlatego się tego też nie bałem i trochę mówię ci szczerze, że byłem zaskoczony jego gardą. Mam naprawdę dobrą gardę, bo to jest jedna rzecz, co bardzo dobrze umiem, że ja dobrze przechodzam przez gardę, ale naprawdę nie udało mi się, ale też nie chciałem tak iść ten ryzyko, bo nie wiem, nie czułem się tak pewnie, bo tak długo nie walczyłem. Myślę, że następną walkę pokażę lepszy parter. Ale nie chcę narzekać, bo cieszę się naprawdę, że wygrałem. No właśnie, chciałem cię zapytać, czy w jakimś sensie czujesz taki mały niedosyt, że nie udało ci się kolejnego skończenia gdzieś tam wyciągnąć, czy ogólnie, czy to w parterze, czy po prostu przed czasem, tak? No, mówię ci tak. Winning streak. No, czułem się naprawdę dobrze cały czas w tej walce. Nie miałem tak ani jednej minuty, że myślałem, o, teraz Paweł ma przewagę. Cały czas, całe trzy rundy miałem przewagę z tej walki. Myślę, żeby mogłem go skończyć przed czasem, jakby tak dałem więcej energii. Ale też tak mówię, że tak długo nie walczyłem i pierwsza moja walka w UFC zaś po długim czasu. Nie chciałem iść takie wysokie ryzyko i dlatego nie udało się go skończyć. Ale też trzeba powiedzieć, że Paweł jest bardzo dobrym zawodnikiem. Bardzo szybki, bardzo dobry parter i też nie byłoby łatwo go skończyć. Miałem wrażenie, że on nie był dzisiaj trochę sobą, ale chciałem właśnie pochwalić twoje uderzenia w pierwszej rundzie. Niesamowite, byłem w szoku, naprawdę bardzo mocno w ogóle biłeś i dynamicznie, jak dużo czasu na to poświęcasz. Ja całe życie już trenuję. Zacząłem z judo, potem kickboxing i boxing trenowałem. Także wygrałem ostatnie walkę z poddaniami. Nie znaczy, że nie mam dobrą stójkę, bo też stójkę bardzo dużo trenuję. Tak, 50% trenuję parter, 50% stójkę i chciałem to też dzisiaj pokazać z dobrym stójkarzem, bo wiem, że Paweł jest dobry w stójce i cieszę się, że to się udało. Bardzo ci dziękuję w takim razie za wywiad, gratuluję jeszcze raz wygranej. Nie wiem, czy miałeś okazję porozmawiać z Borysem Mańkowskim, który tutaj był. Mieliście wspólną historię, tak? Także był.
A, Borys był. Nie rozmawiałem z nim, ale widziałem jego walkę. Bardzo się cieszyłem, że on wygrał Aslanbekiem. Bo moja walka z Borysem była bardzo ciekawa i bardzo dobra. Chętnie by z nim potrenowałem. Może jeszcze jeden dzień powalczymy, może jak się uda mu wejść do UFC, bo dobry jest. Ale teraz jest mistrzem KSW, to myślę, że tam go będą trzymać i nie wypuszczą go. Ale jak go wpuszczą do UFC, to chętnie z nim zawalczę. A jak to się nie uda, to potrenujemy razem. Świetnie, bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Gratuluję. Thank you, Dean. Thank you. Oh, very good.